ja nie powiedziałbym, że Leszek jest tragicznym bohaterem. Jeżeli już, to Leszek jest przykładem, że można było przeżyć PRL, będąc przyzwoitym człowiekiem, że nie trzeba było wcale się władzy wysługiwać i łajdaczyć się i pełzać. Gdyby on potrafił się zaadaptować do nowej sytuacji, to on mógłby jeszcze pożytecznie tam przez jakiś czas funkcjonować. Skończyłby jakąś dwulatkę partyjną, miałby wyższą edukację, może by zrobił doktorat nawet, na pewno by zrobił, jest utalentowany chłopak, no i co? Pan Bóg nad nim czuwał. Przemawia sekretarz organizacji partyjnej FSO, towarzysz Goździk. Za dalszą, konsekwentną demokratyzacją. Za samorządem robotniczym. Za pełną jawnością życia politycznego. Za suwerennością ludowej, socjalistycznej Polski wypowiadają się warszawscy robotnicy, udzielając pełnego poparcia postępowym, rewolucyjnym siłom partii. Leszek, chociaż bardzo młody, miał jakąś sobie tą charyzmę, że potrafił wejść na tą platformę i wtedy, kiedy czołgi demonstracyjnie przez Stalingradzką przejeżdżały, on potrafił ludzi zatrzymać, że nie wyszli na ulicę. Nie doszło do żadnej prowokacji, żeby zmusić do tego, żeby użyć przeciwko robotnikowi siły. Pewnego dnia po lekcji religii podeszła do mnie pani katechetka, ściskała mnie z uwielbieniem, mówiła o moim bracie. Ponieważ słuchała Wolnej Europy i dowiedziała się, co on robi, co się z nim dzieje i że jest tak wspaniały i tak dużo dla Polski zrobił. Przyłącza się również młodzież. Jest to rok zaciągu pionierskiego. Wiele pisano i mówiono wtedy o budowie pierwszej polskiej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Budowano ją w oparciu o radziecką dokumentację i radzieckie dostawy z fabryki samochodów w Gorkim. W kadrach w 1953 roku przyjęto go wtedy na oddział, w którym ja pracowałem, czyli wzorcownia. On przyszedł jako młody człowiek do nauki zawodu. Były wybory do organizacji partyjnej zakładowej i znów przywieziono kandydata w koszyku. No, ale z zakładu został zgłoszony właśnie Leszek Goździk. No i ten kandydat w koszyku po raz pierwszy w historii przepadł, a sekretarzem został Goździk. To był rok 55. Ile to już lat minęło? Prawie 50. Pół wieku z Goździkiem. Możemy już świętować złote gody. Taki młokos nawet matury nie miał, a został sekretarzem w tak wielkim i ważnym dla partii zakładzie. Nie ukrywam, że dla nas wszystkich było to zaskoczeniem. Pamiętam wściekłość towarzysza Walczaka. On był wtedy pierwszym sekretarzem KW. Krzyczał, że o tym gówniarzu musimy wiedzieć wszystko.
kim jest, skąd pochodzi, co robił, nawet to, czy po co mu się nogi. Wtedy nasza organizacja zaczęła nawiązywać, a z nią inni, kontakty z innymi zakładami. Powstała ta idea tworzenia rad robotniczych, które by w pewnym sensie były tym reprezentantem zagłady z prawdziwego zdarzenia, nie z klucza partyjnego, tylko tak jak to faktycznie wyglądało. To ja zobaczyłem go właśnie w takiej kawiarni klubu pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pojawił się Goździk z Zuzankiewiczem, gdzie Goździk odpytywał nas na okoliczność tego, co my możemy robić dla niego na Żeraniu i co my tu robimy i co my możemy zrobić. To było fascynujące, bo on mówi tak w pewnym momencie. No, wy musicie mieć kontakty na poczcie, na stacjach kolejowych, w telegrafie. I my, a nas tam siedziało paru historyków, patrzymy tak na siebie i słyszymy, co on mówi. I on nam mówi, że mamy szykować rewolucję. I tak sobie myślimy, prowokator. Tak rozmawiamy z nim dalej. To zrobił on na nas niezwykłe wrażenie. Niezwykłe wrażenie. To był sam początek października, więc jeszcze przed wydarzeniami. I wtedy uzgodniono chyba Jacek Kuroń, Teresa Monasterska, Garlicki i Krzysztof Pomian. Nie wiem, który z nich. Na pewno Kuroń i na pewno Pomian. Rozmawiali z Leszkiem Goździkiem w czasie wakacji i umówili się, że będzie współpraca nawiązana właśnie między tą grupą a organizacją młodzieżową, znaczy ZMP na Żeraniu. Ja byłem tym, który miałem wtedy 19 lat, niespełna. Bardzo byłem przekonany o tym, że mam, no, przejęty byłem tym zadaniem. No i zaczęliśmy jeździć tam, znaczy nasi studenci zaczęli na zaproszenie Leszka jeździć na Goździ, na ten, na Żerań. Spotykać się z robotnikami, rozmawiać o tym, co tu można zrobić i jak tu można zrobić. Przygotowywaliśmy przewrót. Przewrót, cała władza w ręce rad robotniczych. Wojskowym samochodem zajeżdża pierwszy sekretarz, Goździk. W Warszawie plotkarze mówią o okupacji Żerania przez wojsko. Istotnie pełno tu mundurów, ale to nie okupacja. To przyszły delegacje jednostek wojskowych. Żołnierze i oficerowie wyrażają uznanie i poparcie robotnikom Żerania. Zapraszają ich delegacje do siebie. Urywają się telefony, nie zamykają się drzwi. Przyjeżdżali robotnicy Ursusa i u nich w fabryce trwa wielka bitwa polityczna. Może by jednak raz na dobę coś zjeść. Towarzyszko, do jedzenia trzeba mieć głowę. Nie zamykała się ta działalność w ramach fabrycznych murów. Praktycznie biorąc, Goździk był zapraszany, wyciągany nie tylko do Politechniki Warszawskiej, ale do Poznania, do innych miast. On właściwie był bez przerwy gdzieś rozrywany po to, żeby osobiście pojechał gdzieś, powiedział, jak to ten październik, o co się walczy, dlaczego się walczy. Przyjechali dziennikarze z prasy węgierskiej. Gorączkowo notują przebieg wydarzeń, podczas których Żerań stał się symbolem rewolucyjnej, patriotycznej Warszawy. Drugi sekretarz organizacji partyjnej, towarzysz Zuzankiewicz, rozmawia z Wybrzeżem. Marynarze i stoczniowcy zapraszają go na swój wiec polityczny. Wysłali do Warszawy specjalną awionetkę. Za chwilę Zuzankiewicz z Żerania wyrusza w drogę na Wybrzeże. Ja to od razu bym go zamknął. Nieraz mówiłem to moim przełożonym, ale oni czekali nie wiadomo na co. No co tu zresztą ukrywać? U nas wtedy też był bałagan, inaczej
to on by się tak nie rozhulał. Na Żeraniu pracowało wtedy wielu naszych. W jednej popielniczce z goździkiem papierosy odgaszali. Kazałem im podjudzić tego młokosa do walki. Niech się poleje krew. Niech się wyrżną nawzajem. Rewolucji mu się zachciało. Spotkał się nawet z generałem Komarem, szefem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale ten mu pewnie powiedział, jak jest, że jak Żerań chwyci za broń, to nie mają żadnych szans. A szkoda, może już wtedy byłoby po kłopocie. Pamiętam, że ten, pod którego dowództwem miałem ochotę pójść na tę barykadę z Cięczarowego Leszek Gość. Więc to jest takie pierwsze smorkate bardzo zetknięcie się z tą postacią. Ale później, kiedy już się uczyłem, że tak powiem, na jego przykładzie, to były te wiece wielkie na Politechnice. Tłumy nie mieszczą się w auli Politechniki. Zapełniają dziedziniec. Jest już ponad 20 tysięcy osób. Atmosfera gorąca, a zarazem pełna spokoju i zrozumienia powagi chwili. Tam wrzało. Po ulicach chodzili, już krzyczeli Rokosowski do Moskwy i tak dalej. To był wulkan. Huśtało się to strasznie. Tak nie było jasne, czy ktoś nie spróbuje, ponieważ wiadomo było, że idą na Warszawę te czołgi, że tu może dojść do rozruchów i do bitwy. Nie wiadomo było, czy ktoś nie chce sprowokować tego tłumu do wyjścia na ulicę, po to, żeby go już potem, że tak powiem, w majestacie władzy ludowej rozpieprzyć. Po prostu wzywali Goździka, nie tylko dlatego, że przemawiał do tego tłumu, ale myśmy czuli potrzebę opieki w jakimś sensie ze strony tych robotników, którzy wraz z nim przychodzili. Tak jak pani przedtem opowiadam, to w tej dużej auli pamiętam, jak oni przychodzili i tam z prawej strony na balkonie ta cała grupa robotników się usadawiała. Tak ja już widziałam tych robotników, to mi się wydawało, że no teraz jesteśmy bezpieczniejsi. Tam są takie korytarze na boku auli. Leszek leżał tak z głową, po prostu miał głowę opartą na stole i tak leżał. On ma takie rudawe włosy, które tak falą płynęły tu przed nim, on tak leżał. I tak ja myślałem sobie, tak Mahdi, tak on się, jest taki prorok, który musi się nagromadzić w sobie siłę. Było widać, że on się zastanawia nad doborem tych słów. I ja miałem takie niezachwiane poczucie, że on mówi do mnie. Nie do tłumu, tylko do mnie mówi. I myślę, że każdy w tym tłumie miał poczucie, że on mówi osobiście do niego. I to, co miałem do powiedzenia, to wszystko im tam wyrzuciłem z siebie. I powiedziałem, że teraz najrozsądniej będzie, że zachowamy się jak rozsądni Polacy. I proponuję, żebyśmy odśpiewali hymn. I zacząłem nucić jeszcze Polska nie zginęła. I te tłumy, no kurde, to dzisiaj jeszcze przeżywam, bo jak ta sala ryknęła jeszcze Polska nie zginęła i ta ulga, że chyba żeśmy się uratowali. W godzinach popołudniowych w imieniu kierownictwa partii przyjmują delegację towarzysze Gomułka, Ochab, Cyrankiewicz i Zawadzki.
Wasze poparcie i zaufanie są olbrzymią pomocą dla Komitetu Centralnego, mówi towarzysz Gomułka. Kierownictwo partii, jego nowe biuro polityczne mogą tylko wspólnie z klasą robotniczą, z całym narodem realizować wielkie zadania stojące przed Polską. Ja stałem tam na tej trybunie 3-4 metry od Wiesława. Widziałem jego dokładnie. Każdy grymas na twarzy, jak przemawiał, i widziałem ludzi i te mieszane uczucia, ale wtedy już Gomułka pokazał, kim. Jaki on charakter ma, że została wybrana nowa władza, wyjdźcie do roboty, do świecowania, my teraz będziemy rządzili, prawda? I tylko my będziemy rządzili, bo my to potrafimy. Po naszym plenum, po komitecie, po wyborach, kiedy u nas zdawało się, że już jest wszystko ok, w porządku, uporządkowane, nagle grom jak z jasnego nieba doszło nam wieść, że jest źle, się bardzo źle, źle na Węgrzech, w Budapeszcie, że leje się krew. No i pojechaliśmy na Chełmską, chyba tak wtedy, do wytwórni, tam na takich malutkich tych ekranach obejrzeliśmy te kroniki z Budapesztu. Więc pytamy się, czy to jest to, co się pokaże za chwilę w kronice, czy to będzie w kronice, więc ten pan mówi, że nie. Kronika to jest to, co żeśmy do tej pory oglądali, a to są to, co zostało wycięte z kroniki. Więc to były obrazy, przynajmniej dla mnie, jako młodej dziewczyny. Wydaje mi się, że to wygraliśmy duży los na loterii. Bo Węgrzy nas poparli i drogo zapłacili za to. A myśmy się właściwie wycofali, i to w umiejętny sposób. Wydaje mi się, że duża zasługa jest Leszka Goździka w tym. Wtedy dla salonów intelektualnych Warszawy Leszek stał się bohaterem i najmodniejszym człowiekiem. Jakby, tak jak są aktorki, co każdy chce mieć u siebie na chwilę, chociaż dotknąć, zobaczyć, sfotografować się, wypić, być na ty. Tak był Leszek. I prawdopodobnie to było, pamiętam, pewna dama, związana z, to znaczy taka wdowa po ministrze spraw zagranicznych, bardzo miła, sympatyczna pani, literatka, zrobiła u siebie takie przyjęcie, na które zaprosiła między innymi Leszka, Zuzankiewicza, chłopców także z Żerania różnych, mnie też, no i różnych intelektuelów wybitnych, i ona się zastanawiała, co podać. I były dwie wódki, dwa gatunki wódki, z niebieską kartką i z czerwoną kartką. I ta z czerwoną kartką była do picia, a ta niebieską była taką. I ona uznała, że robotnicy piją wódkę z niebieską kartką. Więc dała wódkę z niebieską kartką. No i Leszek wypił i mówi tak, z niebieską. No mówią, że to takie do pić, że tego nie można pić, a to się da pić.
Po październiku był tak, no tak znany i tak popularny, a przy tym tak sympatyczny i przystojny. Te wszystkie dziennikarki, które robiły z nim wywiady, a może i inne, ale ja zawsze mówiłam, że to dziennikarki, że wszystkie dziennikarki się w nim kochały. No wie pani, Leszek Gościk był młodym, przystojnym człowiekiem. On w tym okresie był taki, no już troszkę rozpieszczony, można powiedzieć. Rozpieszczony przez sympatię ludzi. Na ulicach Warszawy, Warszawa naszej kroniki. Operator wyruszył na miasto, by wśród ulicznego tłumu polować na spotkania z kandydatami trzeciego okręgu stolicy do nowego Sejmu. Tego kandydata nie trzeba prezentować. Lechosław Goździk, pierwszy sekretarz Żerania, dał się poznać w Warszawie w pamiętnych dniach października. I to wystarczy za agitację przedwyborczą. Na spacerze w parku spotkaliśmy Władysława Gomułkę. To krótka i rzadka chwila wytchnienia w dniach wytężonej pracy towarzysza Wiesława. Musieliśmy coś zrobić. Z naszego wywiadu wynikało, że Goździk jest pewnym kandydatem i te wybory wygra. Po październiku wszyscy by na niego głosowali. A on za dużo chciał. Podjęto więc decyzję, żeby przesunąć go na miejsce niemandatowe. No, trochę było zamieszania z tym materiałem wyborczym, który już był przygotowany przez Polską Kronikę Filmową i miał być rozpowszechniany w kinach. Tam mówiono o Goździku jako o już pewnym kandydacie do Sejmu. Niemal w ostatniej chwili to zmienialiśmy i lektor przeczytał w końcu trochę inną wersję komentarza. Pojechaliśmy do Tomaszowa i rozmawialiśmy z jego ojcem, który był już po wylewie. I wtedy powiedział mu Leszek, uważaj, bo coś się tam nie najlepiej może dziać z tobą. Aby Polska nigdy nie stanęła w sytuacji, w jakiej dzisiaj znalazły się Węgry, należy ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia partii i rządu ludowego. Powaga sytuacji wymaga, abyśmy tak jak w dniach październikowych wykazali zdecydowanie jedność, spokój. Są jednak wśród nas może dobrzy i uczciwi obywatele czy towarzysze o gorących głowach, którzy nie rozumem się kierują, lecz tylko uczuciem i odruchami. Kiedy Wiesław przyjechał na otwarte zebranie podstawowej organizacji partyjnej w FSO, ja wtedy zabrałem głos, ponieważ nie widziałem chęci zreformowania naszej gospodarki. Tak się zdenerwował, jak wyszedł na mównicę, że normalnie piana mu wystąpiła na usta, zaczął krzyczeć o anarchosyndykalizmie, o moich pomysłach, że ja tutaj, o co mi chodzi, on w ogóle nie rozumie, to jest rozbijacka robota, to jest przeciwstawianie się słusznym uchwałom naszej partii i tak dalej. I w pewnym momencie, to był zbieg okoliczności, ponieważ to zebranie odbywało się na stołówce, a tam była posadzka, takie lastryko. I Wiesław w ferworze tego wystąpienia jak huknął pięścią w mównicę. Powiedzieli Goździk, to
to ty już jesteś out. To jest kwestia czasu, bo wodzowi się przeciwstawiłeś, a anegdotczycy z prasy od razu to wykorzystali, że Goździk nie podtrzymał gumówki i zleciał ze ściany, a się porozbijał. W tamtej partii, jeżeli pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego komuś replikuje w sposób dosyć stanowczy, no to znaczyło, że ten człowiek jest do odstrzału, ale odstrzał nie mógł nastąpić natychmiast, bo Goździk miał za sobą, on miał ogromną popularność w tym zakładzie swoim, nie tylko w zakładzie, bo on miał wielki chyr, taką wielką sławę małojecką, ogólnopolską. On był w pewnym sensie przywódcą symbolicznym października 1956 roku, ale załoga stała za nim murem. W pewnym momencie zrozumiał, że wokół niego robiona jest atmosfera nieprzyjazna po prostu. I dlatego on stał się wtedy skryty po prostu. Skryty. Unikał wszelkiego rodzaju rozmów na tematy polityczne. Goździk właściwie uważał, że ma za sobą załogę, ma za sobą studentów, ma za sobą dużo ludzi, a okazało się to wszystko w tej machinie politycznej tylko złudzenie. Wystarczyło, że towarzysz Wiesław zmienił zdanie, to wszyscy albo nabrali wody w usta, albo odeszli. No. Potrafił się zaadaptować do nowej sytuacji, to on mógłby jeszcze pożytecznie tam przez jakiś czas funkcjonować. A lepiej byłoby, gdyby odszedł właśnie, ja uważałem, na przykład do nauk, żeby się uczył. O. Bo na pewien okres się skończył. Skończył się okres tej rewolucji, podnoszenia cały czas nastrojów i podnoszenia ciągle coś tego. Trzeba było rzeczywiście umocnić pewną stabilizację. No ale jak ktoś się stał takim popularnym człowiekiem, to komuniści nie mogli strawić takich ludzi, bo popularnym może być tylko wódz, a wodzem nie był Goździk, a Goździk był przecież tylko robotnikiem FSO. I taki człowiek nie może przyćmić wodza, sekretarza, ministra, premiera. Więc zaczęli go powoli i dosyć szybko odsuwać, a potem, jak to się nie dało tak łatwo zrobić, to przecież ich by mu wyrzucili go z FSO, a przedtem robili te sprawy z wypadkami, dwa czy trzy przypadki w samochodach, które były do wypróbowania w FSO. Dla mnie, nie wiem co Goździk o tym myśli, ale dla mnie jest to na pewno to, że go chcieli w takim samochodzie w wypadku zabić. I to przy głównym wejściu na ciężarówce, na takiej platformie ten samochód stał. No i w FSO, no cóż, różni ludzie pracowali. Przecież byli tacy, którzy daliby sobie głowę uciąć dla Leszka, to byli bardzo oddani jego idei, tej idei, którą on głosił. Ale byli innego pokroju też. I kilkakrotnie wpadło mi, o, to sekretarz tak się rozbija samochodami, o. Więc ja z spuszczoną głową przeważnie szłam na swoją galwanizernię, bo wtedy pracowałam w planowaniu, ale galwanizerni. Ja domyślałam się wtedy, kto tym samochodem jechał i kto go rozbił. W tym momencie jeszcze, kiedy się domyślałam, nie byłam pewna, ale zaatakowałam tą osobę.
Po prostu spytałam go się. I ty możesz tak spokojnie siedzieć, jak Leszka obszczekują i nie powiedzieć, że ty prowadził ten samochód? Przecież nic ci nie zrobią. Przecież nic ci nie grozi. Więc mi powiedział, żebym się od niego i dała mu spokój. Bo on wie, co on robi i Leszek też wie, co robi. Przyszedł czas, żeby wreszcie usunąć goździka. Po prostu go wyeliminować. Sprawdziłem, jakie są nastroje na żeraniu. Czy robotnicy staną w jego obronie. Ale to było już po zrywie. Ludzie zaczęli już żyć własnym życiem. Nikt piersi za goździka nadstawiać już nie miał ochoty. A stara prawda mówi, że jak się kogoś obrzuci gównem, to zawsze coś się przylepi. I przylepiło się. Ludzie coraz podejrzliwiej zaczęli patrzeć na swojego towarzysza. I tak jak zniknął, po prostu zniknął. I nie tylko mnie. To różni ludzie, którzy byli z nim zaprzyjaźnieni, w owym czasie się zaprzyjaźnili, nie wiedzieli, co się z nim stało. Partnera w polityce to on we mnie nie miał zupełnie. Może to też było w jakiś sposób rozluźnienie naszego małżeństwa i to jakoś też miało wpływ na pewno na nasze rozstanie. No potem to on się poczuł taki... On chciał od wszystkiego uciec. Nawet od domu i od dzieci. Do Świnoujścia, to mama była wtedy z nim i każdego tygodnia w sobotę przyjeżdżała Czarna Wołka z ludźmi Moczar. I pilnowali Leszka, co on robi, co się z nim dzieje. Tutaj nie było to podawane, dlatego nikt nie wiedział, gdzie on jest. No ale potem był spokój. Kiedyś poznałam takiego w Pruszkowie lekarza. I właśnie spojrzał w mój dowód, zobaczył goździk, znaczy już to panieńskie. Mówi, że znał kiedyś goździka. Mówi, a ja mówię, to mój brat, a czy on żyje? Ja mówię, oczywiście. Mówi, to niech pani będzie szczęśliwa, że przeżył to wszystko, że go nie zlikwidowali. Nawet z daleka nie spuszczałem go z oczu. Wiedziałem, że nie wytrzyma, że w końcu... I tam zacznie rozrabiać. Na statkach zachciało mu się pływać. Pewnie myślał o tym, żeby dać nogę. Doszło to do centrali. Tam nawet zaczęli zastanawiać się, czy mu na to nie pozwolić. Niech wyjedzie. Niech nie robi tu już żadnej wywrotowej roboty. No, ale ja na to nie mogłem pozwolić. Ja załatwiłem... żeby mu przekazano, że na pływanie to on już jest za stary. A miał dopiero 35 lat. Za stary. Lechosław przyjechał tutaj jako człowiek wyrzutek z jakimiś tam pieniędzmi w kieszeni i postanowił zostać marynarzem, rybakiem, prawda? Oczywiście nie miał zielonego pojęcia, co to jest rybołówstwo, co to jest, powiedzmy, statek, nawigacja i tak dalej. Pamiętam jak dziś,
że przy pierwszym naszym zupełnie przypadkowym spotkaniu na mieście powiedział mi, wiesz, ja chcę zostać kapitanem statku rybackiego. I ja mówię, człowieku, ja wtedy pracowałem w morskim świecie rybackim, byłem już po pierwszych rejsach, po pierwszych sztormach, po pierwszych chorobach morskich. I mówię mu, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego? On mówi, pamiętaj, wszystko w życiu można zrobić. I na pewno Lechosław, jak będzie opowiadał, to zrobi to porządnie. Ja pamiętam, mówię sobie, co za facet, mówi on, tego, co ma pieniądze, żeby kupić jakiś kuter potem tego. I okazało się, że jakiś cudem, nie wiem, jak znalazł te pieniądze, kupił stary, rozpadający się kuter, na którym został młodszym rybakiem, bo oczywiście nie miał pojęcia o tym, co z tym kuterem trzeba robić, i zaczął pływać. Był urodzony trybun. Tylko niestety w naszych czasach trybun nie może być tak łatwowierny, jak był Leszek. On miał zaufanie do wszystkich ludzi. Znaczy wybierał tam może po jakimś okresie czasu. Gdyby on miał, tak jak ja zawsze sobie to mówiłam i niejednokrotnie w dyskusjach, w rozmowach, gdyby on miał 10 lat więcej, gdyby on 10 lat starszy, te 10 lat nauki życia, nauki poznania ludzi, to jego losy by się potoczyły inaczej. Ale on, serce na dłoń. Myślałam sobie wtedy, a co się dzieje dzisiaj z Goździkiem? Spędziłam parę dni u państwa Goździków w domu. Bardzo efektowną, wysoką, taką czarnowłosą, świetnie ubraną, taką dżinsową kobietą. Smażyła takie wspaniałe, świeże ryby. Rozmawialiśmy sobie przy tym stole i bez przerwy był włączony telewizor. I on bez przerwy tak patrzył ten telewizor. Ona mówiła, no i co ta Goździczku patrzysz? No i co ciebie to Goździczku? Zapomniałeś, Goździczku, że cię już nic nie obchodzi. Ryby ciebie obchodzą. Co ta Goździczku patrzysz? No patrzą. A zwłaszcza jak się pojawiał Wałęsa. On był chyba, no nie wiem czy zafascynowany, ale ogromnie zainteresowany Wałęsą, bo zdawał sobie sprawę, że Wałęsa odgrywa tę rolę, którą on odegrał 20 lat wcześniej. Chyba państwo słyszeli, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. To znaczy, eksperci, to znaczy te szóstki dwie, rządowa i nasza, debatują, to znaczy ustalają już konkretne rzeczy w punkcie trzecim i czwartym. Dopiero po tym artykule, który napisała Anna Kral, przeczytałam, zaczął powoli do mnie docierać to, że on nie jest takim normalnym, zwyczajnym, że to jest jednak człowiek, który coś dobrego zrobił już w życiu. A to, że się znalazł w Świnoujściu, to też dopiero zrozumiałam i od czego on zaczynał i dlaczego on przyjechał bez niczego z Warszawy i to, że go tam, gdyby nie uciekł, gdyby w ten sposób się nie znalazł w Świnoujściu, to różnie by się jego życie też potoczyło. No tam żeśmy taką gazetę dorwali, że patrzymy, a tam Lesia zdjęcie jest i opisywane i to wszystko. Jak żeśmy to przeczytali, przymierzamy się z tym wszystkim do Leszka, pasuje jak bat koniowi do szynek. No i dopiero jak żeśmy go zaczęli ciągnąć tu na spytki, to nie przejawiał wielkich tutaj chęci, żeby o tym mówić. Nie wiem, jak ja bym się zachowała,
gdybym się wszystkiego dowiedziała, ja wiem, może bym go tak bardzo nie lubił, może nie kochała tak bardzo, czy, a tak to tak go kocham, takim jakim on po prostu był, jakim on jest, jaki, nie to, że ja go wzięłam z bogactwem, nie to, że ja go wzięłam jako legendę, jako kto on był, tylko jako normalnego, zwyczajnego takiego rybaka wzięłam, który jest biedny, zmęczony. Razem w komitecie honorowym czerwca 56. Na tej rocznicy, bo to ja sobie oczywiście przypomniałem i opowiadałem do Leskowi. Siedzieliśmy razem, myśmy całą noc siedzieli, pili wódkę razem. I on mi opowiadał, on mówił do mnie tak. W nocy, jak stoisz za sterem kutra, masz czas. Jest noc wokół ciebie, jest pusto. Nie możesz nie skupiać uwagi na tym, co się tu dzieje, może jest burzliwie, ale to trzeba myśleć o samym swoim życiu i o przyszłości. I o tym, i czy ty się w tym życiu umiałeś znaleźć tak, jak trzeba, czy nie. Czy straciłeś i zmarnowałeś. I to jest pytanie do nas wszystkich, mówi Leszek. Mówię, tak, to jest pytanie do nas wszystkich. Spotkałem go dopiero na zjeździe Solidarności w Hali Oliwii i nie poznałem go. Jakiś pan, postawny, siwy, podszedł do mnie i zapytał, nie poznajesz mnie, Karol? Trochę zbroniłem, mówię, nie, Leszek Goździk, no strasznie się ucieszyłem. Poszliśmy na kawę, raz, drugi, no, pogadaliśmy. Pamiętam taką wymianę zdań, był korespondent, bardzo zresztą z nim byłem, jestem zaprzyjaźniony, korespondent Le Monde w Warszawie w latach 80-82, Bernard Guetta. Więc jak on się dowiedział, że to jest Goździk, a mówi, no to dlaczego pan nie wróci, dlaczego pan się nie włączy do działalności politycznej? Na co Goździk odpowiedział, że w morzu jest jeszcze dużo ryb do złapania, a ja tłumaczyłem to wszystko na bieżąco na francuski. Guetta powiedział, no ale tu są grubsze ryby do złapania, ale Goździk powiedział, ale tamte są świeże. Rewolucja jest bardziej efektowna i rewolucje chcą robić ludzie, bo chcą być aktorami. Natomiast praca organiczna jest czymś mniej efektownym, często zniechęcającym. Goździk był już aktorem w trudnym okresie historii i swoją rolę zagrał wspaniale. Natomiast w tej chwili gra inną rolę. Jest to rola człowieka, który wykonuje pracę na prowincji, jak potrafi najlepiej. I Leszek, który jest tym wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady w Sejmiku i działaczem przede wszystkim w Świnoujściu, to jest niezwykłe to, że on działa na miejscu, na wyciągnięcie ręki. On tu w tym miejscu, gdzie jest potrzebny, działa. Jak się idzie z Leszkiem przez Świnoujście i ludzie go witają. I mówią do niego, Leszek lub kapitanie, niesłychane. Kiedyś w Nantes we Francji, aż mi dziób otwarłem, powiem nieładnie, jak mer Nantes powiedział, że życiorys Leszka i jego dorobek życiowy są tu we Francji bardzo wysoko znane i przypiął Leszkowi jakieś wysokie odznaczenie. I to było nie przypiął, nie przyłatał, bo myśmy tam pychali w zupełnie innych celach. Ludzie, którym
któremu wierzysz wszystko i tak dalej, i szanujesz go, jest mądry, jest odpowiedzialny i tak dalej, ale głowy do koszyka byś mu nie dał, żeby to przeniósł przez wachę. Także jest jakaś granica tego niezaufania, tej braku pełnego zaufania. To jest bardzo ważna rzecz. Ale było trochę takich ludzi, którym można było dać głowę do koszyka, być pewnym, że przeniesie przez wachę. I do tych ludzi należy Gościk. To jest człowiek, któremu powierzył głowę i przez wachę niemiecką, by ją przeniósł bezpiecznie. I co mu pozostało? Coś tam robi na końcu Polski. Dopiąłem swego. Pamięta pani, jak znowu zachciało mu się kandydować do Sejmu w 93 roku, tym razem jako Unia Demokratyczna, i z jakim skutkiem? Przegrał, bo zabrałem mu twarz. Nikt już nie wiedział, kim był Goździk z 56 roku. No niech pani zapyta na ulicy, kto to był Goździk. Człowiekiem takim, który posiadł tą pewną mądrość, której my nie zawsze posiadamy, nie zawsze dostrzegamy, że czas nam upływa, że marnujemy go na jakieś drobne sprawy, nic nieznaczące, że nie umiemy się cieszyć z rzeczy, które naprawdę mogą być źródłem radości. Natomiast Goździk to bardzo widzi, on się spieszy, on się chce cieszyć, on zdaje sobie sprawę, że nie ma na to tak dużo czasu w życiu. I ten czas, który się ma, trzeba wykorzystać jak najlepiej. Od cienia nie można uciec. Nie ma takiej możliwości. Cień zawsze będzie każdemu towarzyszył, czy ktoś tego chce, czy nie. Nawet jak zanurzy się pani po szyję w morzu, głowa będzie rzucała cień.
udało mi się przyjść na ten Boży Świat w miejscowości o nazwie Tomaszów Mazowiecki, pięknie położony nad niebieskimi źródłami, nad Pilicą, jako centrum przemysłu włókienniczego. Rodzice moi byli włókniarzami. Nim zdążyłem dorosnąć, dopadła mnie straszna II wojna światowa, którą na szczęście udało mi się przeżyć. I trwam do dzisiaj po to, ażeby móc pracować, ponieważ moją dewizą jest, że człowiek przychodzi na świat po to, ażeby pracował do ostatniej chwili, dokąd jemu starcza zdrowia i siły. I żeby chcieć czynić dobrze dla innych ludzi. I tak całe moje życie, od najmłodszych lat, związane było z działalnością w organizacjach młodzieżowych. W 1945 roku już należałem jako młody człowiek do Związku Walki Młodych. Zakładaliśmy Ligę Morską i Kolonialną w Tomaszowie Mazowieckim, bo takie przed wojną były i żeśmy to reaktywowali. Oczywiście ze szkołą to bywało różnie, ponieważ w czasie okupacji ojciec powiedział, że nie pozwoli mnie zgermanizować i będzie mnie uczył sam. Chodziłem na tajne komplety, ale jak nauczycielkę gestapo aresztowało, to moja edukacja się skończyła i później jako samouk zdawałem poszczególne egzaminy. Skończyłem szkołę młodzieżową aktywu ZM Polskiego. Chciałem w narodzie pracować i poprosiłem, żeby mnie wysłano do najdalszych powiatów, gdzie są zaniedbania duże. I zostałem przewodniczącym zarządu powiatowego ZMP w Braniewie. Niedługo zagrzałem miejsca ze względu na mój charakter, ponieważ zbyt dosłownie brałem to, co było zapisane, jak powinien wyglądać socjalizm i co powinno się w nim dziać. I zostałem wyrzucony z Braniewa. Wróciłem do Warszawy. W Warszawie w 1953 roku zastanawiałem się, co z sobą robić dalej, ponieważ była taka sztandarowa budowa socjalizmu pod nazwą Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu. Duma wtedy wszystkich Polaków, którzy cieszyli się, że budujemy własne samochody, będziemy produkować. I udałem się tam, ponieważ miałem prawo jazdy i zostałem przyjęty do pracy w narzędziowni i jeździłem taczką po tej narzędziowni, bezkolizyjnie chciałem powiedzieć, rozwoziłem materiały na stanowiska robocze. Po pewnym czasie uznano, że szkoda jest, że mimo posiadania prawa jazdy zajmował się tego rodzaju działalnością i umożliwiono mi pracę na warsztacie w charakterze ślusarza. Zacząłem się uczyć, ponieważ ja zawsze miałem ciągoty do pracy społecznej, a takich frajerów to chętnie wszędzie witano. Wobec tego zostałem wybrany sekretarzem organizacji oddziałowej na narzędziowni. A w 1955 roku zostałem, i to był ewenement, wybrany wbrew stanowisku Komitetu Warszawskiego, który przywiózł swojego kandydata w teczce na Żerań. Wbrew temu stanowisku zostałem wybrany sekretarzem Komitetu Zakładowego. W 1956 roku, w burzliwych miesiącach, które rozpoczęły się już wiosną po sensacyjnym referacie
opublikowanym przez Timesa referacie Chruszczowa o zbrodniach stalinowskich. Miałem możliwość działać wspólnie, ponieważ młodzi studenci nawiązali kontakt z Żeraniem, a był to Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, cała plejada i innych no, wspaniałych młodych ludzi, z którymi żeśmy się zaprzyjaźnili i ta przyjaźń trwa do dnia dzisiejszego. Jest człowiekiem niesłyszanej uczciwości, rzetelności i takiego poświęcenia się w sprawie. W sprawie dla ludzi właśnie. Kiedy w 1956 roku robiliśmy wielki zryw wolnościowy, niepodległościowy, demokratyczny, Leszek Goździk był wtedy naszym przywódcą, był czymś w rodzaju Wałęsy. Władze dałyby wszystko za to, żeby Goździk poszedł do władzy, a Goździk pojechał do Świnoujścia i postawił kuter i zaczął nim pływać. Ponieważ zawsze miałem niewyparzoną gębę i odwagę do mówienia tego, co myślę i jeżeli miałem jakąś ideę, to dążyłem konsekwentnie do jej realizacji, zaczęliśmy się rozmijać z towarzyszem Gomułką i musiałem niestety odejść z Żerania, przestałem być sekretarzem, złożono mi propozycję nie do odrzucenia, że muszę opuścić FSO. Przeszedłem do zakładów T12, ponieważ klimat był coraz mniej sympatyczny w Warszawie i przestał mi odpowiadać. W 1965 roku, wykupując bilet na ostatnią stację, gdzie już dalej pociąg nie jedzie. Taki poprosiłem. Okazało się, że taką stacją było Świnoujście. Kupiłem kuter, zostałem rybakiem bałtyckim i rozpocząłem nowe życie, nieznany nikomu i ja tutaj się bardzo dobrze poczułem. Ja jestem wdzięczny miastu i ludziom, z którymi się zaprzyjaźniłem i ta przyjaźń trwa do dzisiaj. Tutaj, jak się ma szczęście, to się spotka nie tylko ładną, ale i dobrą kobietę. W 1967 roku poznałem moją obecną żonę. Mamy ładną córkę, pięknego wnuka, ładny dom z pracy rąk, wspólnym dorobkiem. Udało nam się stworzyć to gniazdo, które dzisiaj mamy, bez wyciągania do kogokolwiek ręki o pomoc. Byłem zaproszonym gościem na pierwszy zjazd Solidarności w 1981 roku. Tam już padały propozycje, żebym powrócił do działania i znalazł się z powrotem w Warszawie. Oczywiście, że odmówiłem. Po 1989 roku, kiedy nastąpiły już zmiany takie nieodwracalne, również mi zaproponowano, żebym wrócił do Warszawy. Ja uważałem, że moje miejsce jest tu w Świnoujściu i nie zmieniłem swojego zdania. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pan Lechosław Goździk, był bardzo mocnym punktem pracy w pierwszej kadencji samorządu województwa.
jego inicjatywy zmierzały do określenia roli, znaczenia, szczególnie gospodarki morskiej w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Swoje doświadczenie, swoją wiedzę wykorzystywał również w pracach Komisji Nadzwyczajnej do określenia roli samorządu. Był zwolennikiem, jest zwolennikiem wzrostu roli samorządów w kraju, przechodzenia ewolucyjnego do gospodarza, właściwego gospodarza w terenie, jakim powinien być oczywiście samorząd. Myślę, że w dalszym ciągu może wykorzystać swoje doświadczenie jako radny i przekazać je szczególnie młodym pokoleniom. Jest dla nas związany z historią Polski. Dzisiaj możemy powiedzieć, że znamy go również bardzo dobrze jako zasłużonego w pracy w Sejmiku pierwszej kadencji. Zrobił wiele dla województwa zachodniopomorskiego i to na pewno niejednokrotnie zauważymy i będziemy jeszcze doceniać. Jeżeli cokolwiek w tym mieście robiłem, będąc później z woli wyborców przewodniczącym Rady Miasta, czy dalej będę robił, to zawsze będę miał przed oczyma te wielkie szanse, jakie to miasto posiada, a które są niewykorzystane. Pozostanę w tym mieście, nie opuszczę go. Mam nadzieję, że jeszcze długo będę mógł dla dobra tego miasta pracować.